Teraz wam pokażę taki kawałek rzemyka. To wziąłem sobie taki na próbę kiedyś w dawnych czasach. Skóra była, nie było żadnych tworzyw sztucznych, kleje do gumy były bardzo słabe. Nie to co teraz, że wyczyścimy, obetniemy jeden koniec gumy, drugi nasmarujemy klejem, skleimy, przytrzymamy 30 sekund czy minutę i już mamy sklejone. Kiedyś tak nie było. Po prostu z kawałka skóry szerokiego pasa cięło się taki rzemyk, no i on był nierówny. I co zrobić, żeby był okrągły? Jeden koniec tutaj troszkę się ścinało i później się przez takie oczka, tam na jednym filmie widzieliście, brało się i się przeciągało. Tylko nie ciągnęło się tak byle jak, tylko tak równo. O. No i trzeba zrobić przez to oczko kilka razy, pomimo że to przeszło, ale i już jest troszkę równiejszy, taki lekko zaokrąglony. Zobaczymy teraz przez następne oczko. Tu jest stopniowanie tych otworów. I teraz będzie coraz ciaśniej. Coś się zacięło. Czasami właśnie tak bywa. Bo to za chytro zaczęło brać. Troszkę ścienić koniec jeszcze, bo nie mogę nawet go przeciągnąć. Czyli tym nożykiem takim fajnym, co widzieliście. Teraz mam z tamtej strony podejść może. O, i zobaczcie teraz, o ile ścięło. I jeszcze raz sobie przyciągnę. W tym samym średnicy powinno jeszcze coś tam brać, ale a może już nie brać, ale już nie chcę brać. No i teraz może spróbujemy jeszcze z jedno oczko. Za duże. O, i teraz taka. Kwadratowego muszę troszeczkę przedłużyć pościenienie, bo jak się. O, i teraz zobaczymy. No i już teraz zobaczcie, już wygląda. Na całej długości jest jednakowy. On tutaj był, pomimo że utniemy tu wężej, tutaj szerzej, to stopniowo przeciągając go przez takie oczka zrobimy sobie ładny rzemyk i później taki rzemyk szczepiało się szywaczem czy jakimś innym drutem i można było sobie na maszynie szyć. Dziękuję.